Dobrze, dzisiaj mamy na tapecie Passata B7 z silnikiem 2.0 TDI. To jest ten 140 koni, nie? Moc 140 koni, nie? 140 koni. Czyli silnik już oczywiście na common railu. Na common railu dość przyjemny silnik, jeśli chodzi o modyfikacje oczywiście. Z tego względu, że mamy przerobione już może kilkaset sztuk tych silników, czy samochodów z tymi silnikami i mało kiedy się zdarza, nawet przy przebiegach rzędu 400 tysięcy do pół miliona, żeby nie wyszła moc seryjna w tych motorach i moment. Jeśli chodzi o jakiekolwiek usterki takie typowe dla diesli w tych silnikach, to też bardzo rzadko występują. Myślę tutaj o filtrze na przykład DPF, o którym dość głośno, lub też o zaworze EGR, klapy w kolektorze, wtryskiwacze. Oczywiście też zdarzają się przypadki, że te elementy się psują, ale to są bardzo rzadkie moim zdaniem przypadki. Najczęściej co zauważyłem, to zawór EGR i ta chłodniczka spalin w tych motorach. Jeśli trzeba byłoby już coś wyróżnić, to bym wyróżnił EGR. Turbosprężarki też, tutaj nie ma żadnych problemów, nie ma też problemów tak jak zazwyczaj bywało w silnikach na pompowtryskach grupy Volkswagena, że były duże przeładowania w turbosprężarkach. Tutaj akurat rzadko kiedy się zdarza, żeby turbina leciała nam w overbooście na pomiarach czy też w logach dynamicznych, także jest spoko. No i co, auto mamy jak widać pozapinane na hamowni. I tak jak zwykle będziemy mierzyć moc seryjną i będziemy robić diagnostykę z live datą. Jeśli wyjdzie, że wszystko jest sprawne, to wtedy wykonamy oczywiście modyfikacje w naszej firmie. Dobrze, jesteśmy w B7. Jedziemy sobie teraz na hamowni. Aktualnie dogrzewamy silnik. Dodatkowo mamy wpiętego kompa i będziemy robić logi. Logi dynamiczne oczywiście. Logi, które płyną prosto z serduszka tego pojazdu, czyli silnika, ze sterownika silnika. Mówiąc dokładnie, będziemy logować różne rzeczy. Jednymi z najważniejszych rzeczy są oczywiście, czy jest oczywiście doładowanie turbiny, ciśnienie na DPF-ie, temperatura spalin, odczyty z innych komponentów silnika, takich jak przykładowo przepływomierz, dawka paliwa będzie logowana, no i tego typu temaciki, no nie? Także ten, jedziemy sobie autkiem, jest już zagrzany, mamy zapięty piąty bieg i będziemy robić teraz pomiar mocy, chcemy zobaczyć wykres w jak najszerszym zakresie, dlatego też może zaczniemy sobie od 1400 obrotów, to już wystarczy, 1300 mamy teraz, dajemy spację. No i hamownia będzie nam mierzyć moc, jaka występuje. Na początku pokaże nam moc na kołach w tym pojeździe, a później po obliczeniu strat mocy między kołami a silnikiem pokaże nam moc, jaka występuje na silniku. Dobra, do 4300 czy 4200 z groszem zakręciliśmy silnik. Teraz silnik się nam skamuje i za chwilę do Was wracam. Zobaczymy, co tam nam ciekawego wyszło. Dobrze, B7 już jest po pomiarze mocy seryjnej. Mamy akurat, trafił nam się zdrowy egzemplarz. Mamy 147 koni aż i 321 Nm, także myślę, że super wynik jak na ten silnik i myślę, że będziemy tu mieć okolice 180 koni i 400 Nm na pewno po modyfikacji. Zobaczymy za chwilę, czy mam rację. Co tu jeszcze mamy? Mamy stabilizację napięcia na powyżej 13 V, ponieważ teraz auto jest akurat po akcji serwisowej Dieselgate a jest wgrany najnowszy stan softu, jaki występuje w Volkswagenie akurat dla tego pojazdu. My robimy refresh na coś trochę innego na początku, na oryginał trochę starszy. Myślę, że dzięki temu Passat na pewno będzie miał tutaj rzadsze cykle wypalania filtra DPF, bo na to często właśnie narzekają moi klienci akurat, którzy jeżdżą tymi autami, ponieważ stwierdzają, że po właśnie akcji serwisowej Dieselgate
DPF wypala się dużo częściej, nie? Bo normalnie DPF, zdrowy DPF powinien się wypalać tam co 600 do 800 km, a po Dieselgate zdarza się, że nawet co 200-300 km jest nagminnie wypalany, mimo to, że jest w dobrym stanie, ma niskie ciśnienie spalin i tak sterownik go często wypala. Także tutaj wgrywamy sobie wcześniejszą wersję i na bazie tej wcześniejszej wersji później będziemy robić modyfikacje. OK, tak więc mamy już B7 wystrojoną. Myślę, że do fajnych liczb. Jest to taki soft ode mnie z wisienką dla tego auta. Mamy 185 koni i 408 Nm bezpiecznie zrealizowanych tutaj przez silnik, także myślę, że auto długo pojeździ na tym oprogramowaniu. Z momentem też mamy, myślę, że fajnie, mamy 408 Nm, czyli mamy 87 Nm więcej niż było w serii. A mocowo mamy 38 koni, jak dobrze liczę, 38 koni więcej niż było w serii. Myślę, że równo i ładnie rozłożone w całym zakresie obrotowym. Także to tyle z modyfikacji Passata B7 2.0 TDI o oznaczeniu silnika CFFB. No i myślę, że w kontakcie, nie? Do zobaczenia przy kolejnych projektach. Pozdrawiam, Marcin, Gorilla Electronics.